Innym miejscem, w który również często stosujemy botox, to jest likwidacja tak zwanych kurzych łapek, czyli zmarszczek pojawiających się w bocznych kątach oczu. W tym przypadku również stosujemy kilka ukłuć, zwykle 3-4 w okolice tutaj bocznego kąta oka, to jest mniej więcej tu, powiedzmy 3 takie ukłucia, tak typowo, a po drugiej stronie też 3 i w ten sposób tutaj uzyskujemy, już troszeczkę mi się ma zakrwepizą, w ten sposób również uzyskujemy spadek napięcia mięśni i wygładzenie się zmarszczek. Co więcej, te zmarszczki nie mają tendencji do nasilania się, bo botoks, powodując paraliż mięśni, zapobiega temu, żeby te skurcze mięśni, które normalnie występują, to po podaniu botoksu ich nie ma. Cały czas okolica bocznego kąta oka, czy tutaj okolica międzybrwiowa cały czas jest gładka.